Najważniejszym elementem każdej spółki jest dla nas naturalnie wykres ceny jej akcji. Przywiązaliśmy do tego dużą wagę i postanowiliśmy stworzyć od zera system wyświetlania wykresów, tak by później konfigurować go uwzględniając rozwój skłabera i zmieniające się potrzeby klientów. Obecnie każdy z użytkowników ma możliwość powiększenia go do dużego okna. Wykresy są w pełni funkcjonalne, dzięki czemu możemy je przybliżać i oddalać skrolując myszką. Przesuwać je w przód lub w tył, przytrzymując lewym przyciskiem myszy obszar wykresu, lub robić to wszystko wykorzystując przyciski na dole. Plus i minus naturalnie przybliżają i oddalają świeczki, z kolei strzałki przesuwają je po kawałku do przodu i w tył, lub od razu do samego końca. Mamy też możliwość wyświetlania zaprogramowanych okresów, a są to te najbardziej popularne, czyli miesiąc, trzy miesiące, pół roku, rok i pełny wykres od początku notowań. Możemy także zmieniać interwał świec z dziennego na tygodniowy lub miesięczny, a przydatne jest to szczególnie w momencie, gdy przy oddaleniu wykres zmieni nam się na liniowy. Dlaczego zmienia się na liniowy? Ponieważ przy większym oddaleniu świeczki zaczynają się zamazywać i nie dają nam żadnych wartościowych informacji, a linia pozwala wyświetlić cenę w przyjemniejszy dla oka sposób. Nasz kursor nie tylko pomaga modyfikować wykres, ale także daje nam informacje o dacie wystąpienia świeczki oraz o poziomie cenowym, na którym aktualnie się znajduje. W lewym górnym rogu mamy dostępne także informacje o danym dniu sesyjnym, z których dowiadujemy się na jakim poziomie cena tego dnia się otwarła, gdzie ma swoje maksimum oraz minimum, a także na jakim poziomie się zamknęła oraz jaki tego dnia mieliśmy obrót. Wszystko to możemy również robić w małym oknie, natomiast gdy powiększymy je na pełny ekran, analiza techniczna danej spółki będzie znacznie prostsza i wygodniejsza. Składy, alerty i polecenia biodowe. na czas, zawsze.